zrobione, dały średnio 120, bo inaczej nie byliby rozliczeni. Dlatego nie na każdym kilometrze, tylko średnio w spółce zrobionej inwestycji ma być 120 mieszkańców. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja jeszcze jedną uwagę mam, Wysoka Rado, że ten rurociąg pewnie od strony Kowalowej, w stronę Zoo Lubczy, to jest rurociąg powrotny, ciśnieniowy i dopiero tam musi być na dole zrobiona sieć grawitacyjna do przepompowni. Także tu do tej rury, która będzie szła górą, nie będzie się można podłączyć, dlatego że to jest rura powrotna jak gdyby dla ścieków, które pójdą później do Głowa. Także to jest, tam jeszcze musi być rurociąg niskociśnieniowy, grawitacyjny, w którym ścieki będą do przepompowni. No i ten rurociąg pewnie kiedyś będzie rozbudowany nawet i dolinami. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 49 przez 337 przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 620 przez 9 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów Środkowa Biała. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 620 przez 9 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów Środkowa Biała, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta. Kolejny punkt 12 porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działki zalasowej. Proszę komisję o opinię do projektu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłoszenia wniosku projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Dziękuję. Komisja Oświaty Zdrowia i Kultury Sportu pozytywnie do zgłoszenia wniosku o opinię projektu uchwały. Dziękuję. Nie widzę uwag. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 49 przez 338 przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 25 ust. 2 w związku z artykułem 23 ust. 1 punkt 7 i artykuł 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy Rybnice nieruchomości położonej w Zalasowej, oznaczonej jako działka nr 188/2 o powierzchni 0,0093 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, 9 Zamiejscowy Wydział Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze TR2T/205837/6. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym projekt uchwały został przyjęty. Punkt 13 porządku obrad dotyczy projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 33 przez 228 przez 13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 17 kwietnia 2013 roku. Proszę komisję o opinię do projektu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt. Thank you.
Komisja Agrary Zarządowej z kontu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Czy są uwagi, tak myślałem, do projektu uchwały? Oczywiście. Szanowni Radni, ja mam taką propozycję, by w rozdziale 4, paragraf 7:1 zrobić małą zmianę i wyglądałby ten paragraf, ten podpunkt tak. Organ wykonawczy organu dotującego przeprowadza kontrolę przynajmniej raz na 6 miesięcy. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że później w odpowiedzi na interpelację dostaje odpowiedź. Kontroli nie przeprowadzono. Bo to jest tekst jednolity. Nieważne, możemy wprowadzić na pewno zmianę. Prawdopodobnie nie, ale no to ja nie jestem prawnikiem. Zaprosić radcę prawnego, niech by tu był, byśmy dyskutowali. Uważam, że w każdej chwili rada może zmienić. Oczywiście, nie ma sprawy. Poprosimy dla pana radnego wszystkich. Dobrze, ogłaszam 2 minuty przerwy.